Cześć, ja jestem Arek. Część z Was kojarzy mnie z tego, że w ramach Śląskiej Ligi OCR biegam trochę obok zawodników, przeszkadzam nieco w oglądaniu ich zmagań, ale to wszystko w dobrej wierze. Jestem odpowiedzialny za tworzenie wideorelacji z tych zawodów i kolejną taką już trzecią wideorelację będę przygotowywał dla Was, wzbogaconą tym razem o materiał reportażowy. W tym celu udaję się do Katowic. Większość z Was poznaje tę rzeźbę za mną, to słynna katowicka żyrafa. Jestem obecnie na terenie Parku Śląskiego, a za mną, za moimi plecami i za całą tą żyrafą znajduje się osiedle Tysiąclecia, czyli miejsce, które nas sprowadza w ramach trzeciego eventu Śląskiej Ligi OCR. Biegi z przeszkodami z serii Spartan, Barbarian Race czy nasz rodzinny Runmageddon cieszą się stale rosnącą popularnością. Ale już nie tylko wytrzymałość, zwinność i umiejętność biegania decyduje o końcowym wyniku. Ważna jest też wytrzymałość siłowa, gimnastyka oraz umiejętność pokonywania własnych słabości. Te i inne elementy wymagają treningu. Takim miejscem jest studio treningowe Monkey Fly OCR w Katowicach na osiedlu Tysiąclecia, która jest trzecią areną zmagań w ramach Śląskiej Ligi OCR. Sprawdźcie to. Jesteśmy już w środku studia treningowego OCR Monkey Fly w Katowicach. Ze mną jest Kasia Zych, właścicielka tego obiektu. Kasiu, z czym się zmagali zawodnicy właśnie tutaj w Monkey Fly? Jako to, że opieramy się o przeszkody, to na pewno górna partia ciała była mocno obciążona przede wszystkim w konkurencji, na której tle właśnie tutaj siedzimy. Konkurencji z wariatem, gdzie rekordzistą tego toru został nam Janek Ciepiela, który w ciągu 22 sekund pokonał ten tor i stał się niedościgniony dla pozostałych osób. Dobrze, pomówmy o tych eliminacjach. W pierwszej fazie były trzy eliminacje, w której startowali wszyscy zawodnicy i z całej tej puli dostawało się do finału 8 facetów i 4 dziewczyny. Wallbole to Lina. Były Farmer Walk z kettlebellem oraz Lina. Jak przebiegała ta konkurencja? Wiesz co, to jest tak, 6 minut to był max time całej konkurencji i w czasie tych 6 minut należało wykonać jak najwięcej powtórzeń. Wspięcie na linę, gdzie ona była dość nietypowa do zaliczenia, czyli najpierw należało ręką dotknąć sufitu, wpadając po linię, jednak żeby zejść z liny najpierw trzeba było odklepać ziemię, czyli dłoń miała pierwsza dotknąć ziemi, dopiero później można było z liny odplątać nogi. Następnie zawodnicy przechodzili na 5 wallboli i 2 rundy farmer walk. Jeżeli chodzi o najlepsze ilości, 11 rund.
Druga eliminacja, która miała miejsce, to burpeesy i loading. Czas zaczyna się od wykonania 10 padnień powstań. Następnie wskakiwał na tor przeszkód. Do pokonania były liny, opony, drążek, znowu jakieś kulki, opona, lina i ta sama sekwencja z powrotem i zakończenie 10 burpeesami w minutę 40. Dokładnie tak. To jest niesamowity wynik. No, zmagają się tutaj najlepsi. No, tutaj najlepsi z okolicy Katowic, Śląska, więc no, nie możemy mówić, że jest to niemożliwe. Nie, jest to możliwe i panowie, jak i panie pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. Widzieliśmy, że czasami chwila do koncentracji, jeden błąd może spowodować, że faworyt, tak jak to było w miejsce w przypadku Adama, z miejsca finałowego może znaleźć się na miejscu 9, 10, zaraz za stawką finałową. Mieliśmy przykład w przypadku loadingu jednej z konkurencji eliminacyjnych, która się tutaj odbywała, gdzie tak naprawdę czasami niepotrzebny błąd, chwila rozkojarzenia powodowało upadek, dotknięcie ziemi, a jak to przy zasadach bywało, ziemia to lawa, nie wolno było nam jej dotykać.
No i zawodnik często wracając na początek rozgrywki nie miał już po prostu sił, żeby ją ukończyć. Wiemy też, że Gosia się dostała do części finałowej. Adamowi zabrakło trochę szczęścia. No tak. Osoby, które przede wszystkim zwyciężyły ostatni event u Silesia, byli na swoim terenie. To trzeba gdzieś tam podkreślić. W dniu dzisiejszym Gosia wciąż potwierdza swoją dominację nad pozostałymi paniami i idzie jak burza. Z kolei Adam, myślę, że to po prostu nie był jego dzień. Z Adamem i z Gosią rozmawiał Jacek Lipiecki z serwisu przeszkodowo.pl. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia. Witajcie, cześć! Dzisiaj mam okazję rozmawiać ze zwycięzcami drugiego pojedynku Śląskiej Ligi OCR, Gosią Dzit oraz Adamem Kałużnym. Powiedzcie mi, dlaczego wzięliście udział w lidze? Zmusili nas, nie żartuję. Bardzo fajne wydarzenie, myślę, że to jest bardzo fajny moment, żeby różne drużyny ze Śląska się spotkały, zrobiły taki event właśnie przeszkodowo-biegowy. Myślę, że to jest bardzo fajna inicjatywa, która łączy ludzi, drużyny i ten sport. A w twoim wypadku? Głównie ze względu na rywalizację. Jedni robią to, żeby dla siebie, żeby się poruszać, inni lubią się pościgać. Ja należę do tych drugich i dlatego no, nie zastanawiałem się ani chwili, żeby wystartować w takiej lidze. Najfajniejsze w tym jest to, że każdy challenge ma trochę inną formułę. To znaczy u nas na torze Socios było to typowo przeszkodowy challenge. Lubię Barpis organizowali challenge mieszany już, gdzie było też trzeba wykazać się kondycją i siłą. A tutaj w Monkey Fly także są wszystkie te trzy elementy połączone ze sobą, także co challenge jest trochę inna formuła, dlatego też widzimy za każdym razem, nad czym jeszcze trzeba popracować i nie ma tak jakby jednego faworyta głównego, bo jeden jest lepszy, jeden lepiej się czuje na przykład na to, że typowo przeszkodowym, drugi jest lepszy kondycyjnie i siłowo, także jest to fajne, bo no bo jest to różne. Każdy challenge się różni. Czy udział w takiej lidze to dobry sposób na przygotowanie się już do sezonu biegów przeszkodowych? No myślę, że rewelacyjny tak naprawdę, ponieważ wiadomo, przed każdym challenge'em chcemy być coraz lepsi, chcemy zazwyczaj zajmować to miejsce, które gdzieś tam się udało nam jak najwyżej zająć. Zawsze mamy możliwość przed kolejnym challenge'em potrenować sobie zupełnie inne rzeczy niż trenujemy u siebie na torze. Także myślę, że to jest taki bardzo fajny wstęp, szczególnie, że teraz dopiero zaczynają się pomału te biegi przeszkodowe, także świetna opcja, jeżeli chodzi o takie roztrenowanie przed sezonem. Myślę, że nie ma lepszej metody na to, żeby się sprawdzić przed sezonem, w jakiej się jest formie, niż właśnie jak wystartować w Śląskiej Lidze OCR. Wtedy daje nam to obraz tego, na jakim etapie przygotowań jesteśmy, nad czym trzeba jeszcze popracować i tak dalej. No, a dodatkowo motywuje to do działania na treningach. Dziękuję Wam pięknie za rozmowę. Dzięki. To, co zauważyłem, taktyczne podejście kilku zawodników, którzy w odpowiednim momencie wiedzieli, kiedy należy zwolnić, ustawić odpowiednią pozycję po to, żeby odpocząć, żeby zregenerować siły i zaatakować ponownie. Mówiąc o tym temacie taktyki i podejścia do pokonywania przeszkody, w ogóle już powinniśmy przejść do trochę tematu rozgrywki finałowej, która dostarczyła nam ogromnie dużo emocji, a pokazując w tym wszystkim taktykę u zawodników, można podeprzeć to przede wszystkim faktem, że rozgrywkę finałową panów pokonała tylko jedna osoba. Taktyka tutaj na pewno polegała na tym, że nie można było bez zastanowienia wejść na przeszkodę. Każdy błąd, każdy brak odpoczynku powodował to, że brakowało siły. Tutaj w tej ostatniej części, tej piątej, teamingowej z winami i tym wszystkim, o kolejności miejsc zajmowanych po trzecim evencie Śląskiej Ligi OCR decydowało miejsce, w którym się zakończyło przejście. I tych punktów kontrolnych, które składały się właśnie na to, w jakim miejscu się kończyło, było ile? Ponad 30?
Były to opony, liny, kulki, drążki. Tak jak wspomniałeś, kulki, kółka, krótkie nunczaki, długie nunczaki, liny, wszystko gdzieś się tam znalazło. Były łatwiejsze elementy, były trudniejsze. No tak jakby starałam się je tutaj jako organizator no, pokazać całą esencję oceanu. No i wyglądało to niezwykle efektywnie, a jak zawodnicy sobie z tym radzili, pokażemy teraz na tym filmie. Find me in the corner of-